trzeba spędzić 365 dni na dywanie. A tak naprawdę jest to część mojej pracy. Małościanki też są częścią mojej pracy. Od czego chciałam w ogóle zacząć nasze spotkanie, tak. Bo myślę, że ty na pewno, tak mi się wydaje, inspirujesz się Stallone i Rocky filmami, więc chciałam cię przywitać. Do you remember me? Jakże mógłbym tak piękną kobietę zapomnieć. Nazywam się Hubert Migaczew, jestem trenerem w klubie bokserskim Phoenix Warszawa. Jestem byłym bokserem, obecnie jestem trenerem. Boksowałem w latach 94-2001, zdobyłem Puchar Polski, kilka pomniejszych turniejów. Stoczyłem około 100 walk, ale generalnie lepiej się sprawdzam jako trener i wychowawca dzieciaków na Pradze Północ. Boks, jak mnie wynosi na ten czerwony dywan i dodaje skrzydeł, tak samo mnie spala i powoduje, że spadam na to przysłowiowe dno. Poznałem Ewę około 2 lat temu. Trenujemy razem już od jakiegoś czasu. Raz na jakiś czas spotykamy się na zajęciach, pobijemy w te tarcze, pogadamy, pośmiejemy się. Jest wspaniałą damą, kobietą, od której można się wiele uczyć. Wiele dziewczyn mogłoby brać przykład z tej kobiety. Chciałabym uniknąć tego, co właśnie w większości wywiadów jest, że ten, który przeprowadza wywiad, opowiada głównie o sobie, więc chciałabym, żebyś ty... Przerzucić to, ponieważ jestem tutaj też w takiej roli, że jest fighterem i to mi się w nim podoba. Czy możemy się tutaj tak trochę oprzeć, bo opowieść będzie dłuższa, bo jesteś osobą niezwykle... Ja jestem ciebie bardzo ciekawa, ponieważ też gdzieś dotknęłam tego boksu zupełnie w innej skali, ale jestem ciekawa, jak to jest właśnie, że dochodzi się do szczytu, a potem co się dzieje? No potem trzeba się albo utrzymać na tym szczycie, albo troszeczkę zwolnić życie. Ja piszę różne scenariusze. Ale przestajesz boksować, jesteś na topie i potem potrzebujesz... Jesteś na topie, jak wygrywasz to adrenalinę. Jesteś na topie, jak wygrywasz walki. Potem jak przestajesz boksować, to spadasz z tego topu od razu na samo dno. Bokser jest tak dobry, jak jego ostatnia walka i trener generalnie też jest tak postrzegany, jak ostatnia walka jego zawodnika. Nie zawsze się te walki wygrywa. To trochę tak jak aktor, jak jego rola jest dokładnie, też ostatnia, dokładnie takim jesteś tak. aktorem. No i potem ostatnia. Trzeba mieć gdzieś te miejsce, gdzie można wrócić. Moim miejscem jest mój dom, moja rodzina, szczególnie moja żona. I to jest moja ostoja. Pozdrawiamy serdecznie. Czyli dla ciebie ten moment taki zejścia z ringu nie był tak bolesny, ale miałeś kryzysy, bo rozmawialiśmy przed chwilą, że możemy o tym mówić. Tak, jak się z tego wydostać? Zmagałem się z depresją, z alkoholizmem. To są główne takie dwa moje wątki, które gdzieś tam powracają w tym moim życiu, prawda? Gdzieś to się odbija. Jak byłem trenerem bardziej, wiesz, przyjmowałem do siebie tą krytykę, te przegrane walki zbyt mocno na siebie i dostałem od tego depresji, co też się zakończyło jakąś tam małą terapią, żeby wyjść do przodu. Ale tak jak już wcześniej mówiłem, boksera się poznaje po tym, jak wstaje po upadku i walczy dalej. To sport pomaga nam przełamać stres i tą słabość, a to sport spowodował, że popadłeś w tarapaty. Dla ludzi, którzy jak gdyby mają, dla aktorów na przykład, może być odbiciem sport i on będzie rozładowywał emocje całe. A dla kogoś, kto tym sportem żyje na co dzień, no już... Aktorstwo nie będzie. Już aktorstwo nie będzie, prawda? Nieważne, że bokser wygrał ileś tam walk. Ostatnia walka, którą wygrał, się liczy. I styl, w jakiej wygrał. I tak samo jest w aktorstwie. Twoja ostatnia rola świadczy o tym.
Tak, jeszcze proszę parę czasów. A? Kiedy walczyłeś i schodziłeś z ringu, czyli ja to nazywam z tego czerwonego dywanu, tak. Bo to jest trochę też w naszym takim slangu, że bycie na czerwonym dywanie dodaje nam tego splendoru, to jest jakimś dla jednych wyznacznikiem pozycji, takiego glamour, bycia na topie, podziwiania. Dla mnie był tym czerwonym... Co jest dla ciebie tym czerwonym? Tym czerwonym dywanem jest bezwzględnie dla mnie ring, tak. Ale zaraz za tym ringiem stoi dom. Dom jest moją ostoją, takim azylem, gdzie mogę przyjść, odpocząć, obejrzeć film, porozmawiać z dzieciakami, czy porozmawiać ze swoją żoną. I to jest bardzo ważne, że po zejściu z tego szczytu nie spadam na samo dno, tylko się zatrzymuję półeczkę niżej, czyli w moim domu. Boks i aktorstwo. Wydawałoby się, że no to są zupełnie oddzielne dyscypliny, tak? Tu jest coś, co jest związane z wysublimowaniem, z kulturą, z sztuką, z tekstem, z czymś, co jest pojęciem takim dramatycznym, komediowym, lirycznym, czymś, co jest zupełnie oddzielne od tej takiej brutalnej walki, która powoduje rany, która powoduje urazy. No, kompletnie dwa inne światy. Okazuje się, że nie, bo jak się tak temu przyjrzeć, bokser wychodzi na ring. Dla mnie scena jest ringiem. Walczę nie tylko z widownią. Widownia jest moim, no nie chcę mówić przeciwnikiem, bo szukam zawsze w widowni współprzymierzeńców i chcę, żeby sympatyzowali z tym, co robię. Natomiast no jednak możemy sobie tak w takim małym uproszczeniu to powiedzieć. No masz i bardzo dobrze. Tak, jak masz takie dobre ciało, no to... To warto, on... Zawsze. To zawsze... Może ci się przydać. Ach, ale ja nic nie komentuję, to jest taki mały happening, ponieważ ja wiem, że ty... Jesteś osobą, której ja nigdy nie widziałam na czerwonym dywanie i który unika tego, a trochę ten mój program jest o tym, jak to jest być na dywanie. Nie wiem, co to jest dla ciebie być na dywanie i dlaczego ty unikasz? Wiesz co, po pierwsze... Nie lubisz tego koloru. Po pierwsze, to mogę zostawić ślady, będzie obciach. No. A po drugie, to jest jakaś taka nobilitacja królewska. No ale słuchaj, to zrób mi przyjemność i to zrobimy tak dla po prostu eksperymentu i po prostu przejdź się ze mną. No, to jest twój pierwszy raz? Nie, na dywanie? Wiesz co, kiedyś szedłem, ale nie wiem, czy go nie ominąłem. Ale to tego, to tamto wymazujmy. Dobra. Oficjalnie premiera przejścia. Przejścia po czerwonym dywanie. Tak jest. To jest najlepsze. Te wszystkie flesze uizgi. O! O! Ej, no! O! No to myślę, że to bolało? Bardzo ładnie. Mnie najbardziej z jednej strony śmieszy, a z drugiej strony fascynuje to, jak widzę jakąś aktorkę albo jakiegoś aktora, jestem przekonany, że musiał ćwiczyć te miny przed lustrem. Jak to będzie wyglądać, prawda, na czerwonym dywanie, kiedy będzie... Teraz fotoreporterzy robią zdjęcia, więc ja... Mam... odpuszczam. Słuchaj, sama powiem ci, że no tak szczerze, to jesteśmy tutaj w skrajnościach. Ja parę razy to robiłam. Niestety. Ale nie, że ćwiczyłam w domu, tylko mówiłam tak, Boże, jestem tak zestresowana, ponieważ stoi rzeczywiście cała ta... gromada tych, i to jest po prostu ten, więc zaczynasz już jak małpa, po prostu się wyginać, coś robić i no niestety. No i właśnie dlatego ja tego tak nie znoszę, bo wiem, że trzeba wtedy się układać do tych obiektywów, prawda, żeby ci nie wyszło zdjęcie takie, tylko żeby raczej
pięknie zagrałem, jestem szczęśliwy z tego powodu, że świetnie mi idzie w moim zawodzie. Aktorki, które stoją na ścianach i pozują fotografom, amatorom po to, żeby ci mogli potem wybrać najgorsze zdjęcie i opublikować je. I coś jest w tym, prawda? Jest, że oni wybierają zawsze najgorsze. Więc ja powiem ci szczerze, żegnam się ze ścianką, już więcej po prostu to nie dla mnie. Wiesz co? Ja chciałem powiedzieć, że chciałeś... ja będę się uczył, żeby dobrze wybrać. Aktorstwo czym jest dla mnie? Po latach mogę powiedzieć, że aktorstwo jest takim jak gdyby oddychaniem, tlenem, że bez tego nie są bardziej takie nudne, leniwe, puste. Że wypełnia mi dużą przestrzeń aktorstwo i czasami jest absolutnie wykonywaniem tylko i wyłącznie zawodu, a czasami jest czymś więcej. Grałeś w piłę, co? Tak. Byłem napastnikiem, ale znacznie lepszy byłem w boksie. W boksie słyszałeś, George? Tak. To nieźle musiałeś wymiatać, bo nie widać, żebyś zaliczył w twarz. Tak, na studiach był mistrzem wagi półciężkiej. Główną, fundamentalną, podstawową cechą walka boksera jest niepoddawanie się. Jak dostaniesz cios, przewrócisz się, to wstajesz. I bez tej cechy takiej, którą się ma już w sobie, no nie zostaje się dobrym bokserem, czy dobrym sportowcem, czy generalnie nawet człowiekiem sukcesu, bo w każdej dziedzinie są te dobre momenty i te złe momenty. Trzeba umieć wstać. To mi się bardzo spodobało to, powiedziałeś gen wojownika. Uważasz, że w dzisiejszych czasach ktoś, kto nie ma tego genu wojownika, nie przetrwa? Ciężko. Bezwzględnie się zgadzam z tobą. Nie przetrwa, nie osiągnie sukcesu, będzie mu ciężko, jak gdyby zostanie w tej jak gdyby szarej strefie. No, nie uda mu się wejść na ten czerwony dywan, no bo to jest droga przez męki, prawda? Trzeba się piąć cały czas w górę i ja nawet jak się spadnie o te kilka szczebelków, to jeszcze raz się powtórzę, zaciskamy pięści, zęby i dalej się wdrapujemy do przodu. Niezmiernie cały czas ta siła jest twoja i, no, wewnętrzna jest. I lewy. I siła. Dobre ciało, dobra kondycja, zresetowanie głowy, uwolnienie myśli, poznanie wspaniałych ludzi. No to lewy prosty, ale prawy mam lepszy. Nie? O, masz świetny prawy prosty. Nie jeden by się zdziwił jeszcze. Czy to jest po prostu... Czyli cały czas jak się chce być na tym szczycie, to jednak trzeba się kształcić, ale doskonalić. Dobrze, ale na teraz... Na jakimkolwiek szczycie. Bo wiesz co, powiedziałeś, że trzymać gardę czasem jest też... A ciężko. Można się zmęczyć. Bo się możesz zmęczyć. Tak. No dobra, ale co zrobisz? No bo ja trzymam gardę, nie? Żebyś tak mi teraz nie przywalił. Czyli jakbyś tą gardę trzymała mi przez 2-3 godziny, moja droga, i przyjmowała tam te ciosy od tych przeciwników, to na pewno byś się zmęczyła. Ja dostaję też ciosy, bo nie zawsze mogę się obronić swoją grą, swoją sztuką, swoim aktorstwem. Muszę przyjąć to na gardę i muszę tę gardę jakoś trzymać, muszę też przełknąć czasami porażkę, tak jak i bokser. Ty jesteś dla mnie taką inspiracją. Ja walczę z życiem, bo moje aktorstwo też wymaga walki. Nie wiem, jak ty się odnosisz do czegoś takiego, że są to jakieś naczynia połączone, że boks... Uważam, że to są jak najbardziej naczynia połączone, bo ty schodzisz z filmu, schodzisz z fejmu, na pewno krytyka też cię troszeczkę dotyka i boli i nie wszyscy są zadowoleni z każdej roli, którą robisz, prawda? I z tego też trzeba się umieć obronić, przyjąć to na gardę, zmiękczyć, jakoś iść do przodu. Czyli generalnie jedno i drugie, jeden i drugi zawód, czyli aktorstwo i boks, są bardzo podobne. Tak, czyli emocjonalnie są równoległe. No tak, bo... Twoja walka, czy ty jesteś w formie, czy nie? W sensie, czy jesteś chory, czy jesteś w dobrej formie, czy jesteś zdrowy? Wchodzisz na ring. Ja, 19, kurtyna idzie w górę, bez zmiłuj się. To nabiorę znowu siły. To znaczy, w moim teraz posłuchaj mnie, czyli w moim pojęciu jest tak. Staram się o rolę, tak? Walczę tam, wiesz... dzwonię do reżysera, proponuję, mówię, że jestem najlepsza do tej roli, że chcę, że po to po prostu jest moje życie, że bardzo. Dostaję tę rolę i okazuje się, że no nie wiem, no źle zagrałam, złe recenzje, film źle odebrany, czyli co? Pełen hejt. Opuszczam gardę. Robię ten krok w tył, przychodzę do domu, siadam na kanapie i mówię tak. No, nie nadajesz się.
No, no jestem niedobrą, to bokser jestem by inaczej złą aktorką. No ale na przykład, no, no bo wiesz, w którymś momencie mówisz, zrobiłam wszystko, wydawało mi się, wiesz, no tak jest w naszym zawodzie. Albo nawet ty dobrze zagrasz, a film się okazuje, że jest zły. Albo że po prostu źle cię filmują, albo że to jest nie tak, albo nie tak zmontowali, albo że cię wycięli, bo często tak jest. I na przykład, i mówisz, no dobra, siadam na kanapie, mówię, nie chcę już mi się grać, jak mam dostawać takie ciosy. A ty? A ja bym obejrzał ten film, zobaczył, co w nim jest nie tak. I przywalił reżyserowi. I zobaczył, co jest nie tak i powiedział temu reżyserowi, żeby sam spieprzył ten film. I nie jest prawdą, że pobiłam reżysera kiedyś na planie. To są plotki. Ja się tylko broniłam. Krytyka, moi koledzy, mówili mi, że na przykład po takiej fali hejtu bali się wyjść na scenę. Na ringu po przegranej, jak jest? Na ringu po przegranej jest smutno przede wszystkim, bo raz, że boli ciało, bo jest człowiek no bo pobijany. Dostajesz, dwa, że boli duma, psychika. Trzeba wziąć ten krok do tyłu, usiąść, zobaczyć tą walkę na wideo, co poszło dobrze, co poszło nie tak. Pójść strategię, do trenera, zrobić nową. Pójść do trenera, trenerze trzeba to i to poprawić. I jedziemy znowu, no. Klęska uczy przede wszystkim. Właśnie. Tak jak przegrana walka uczy zawodnika, wygrana nic nie uczy. Wygrana jest chwilą sławy, chwilą wytchnienia, tym samo zachwytem, prawda? Pewnie woda sodowa też się nam wszystkim, bo to jest ludzkie, dostaje do głowy. A miałeś? Oczywiście, że miałem. Ja nie. Niejednokrotnie. Ja byłam blisko, ale... No nie, ja to przeżyłem. Tak, ale jakoś nie weszłam w tę wodę, bo mówię, a bo to jest najłatwiej ten, bo się potem ciężko jest z takiej wody wydostać. Bardzo nie? Ciężko. Bardzo ciężko. To! I to! Bo ucieknę. I tylko dodać chcę na koniec, że boks nie jest tylko zarezerwowany dla mężczyzn. Jak widać. Poza tym dziewczyny, zawsze jak coś w ciemnej stronie jakiejś ulicy, możecie zawsze się obronić i przyłożyć. Dla ludzi, którzy nie znają sportu i nie znają boksu i nie jeszcze tego nie dotknęli, młodych ludzi, co byś powiedział im? Przyjdźcie na boksa, poznacie życie. To można jak gdyby skwitować w jednym zdaniu i ten boks wam pomoże w tym życiu. A powiedz mi, Ewa, co ty byś powiedziała młodym aktorom? Młodzi aktorzy, trenujcie boks, a będziecie silniejsi na scenie. I poznacie Huberta. Dziękuję. Dziękuję ci, Hubert. Dziękuję bardzo. To co, jeszcze chwilę po... Poboksujemy jeszcze chwilkę. Się? To co, może tak być? Jest niezmiernie, jest. Cały jest. Czas ta siła. Jest. No wiesz, 3 godziny mijają, a ty stoisz gdzieś w korku czy ten, musisz jeść.